Thank you.
zakładamy pierwsze warstwy bitumiczne na przekopie Mierzei Wiślanej. Prace te realizowane są przez grupę bitumiczną NDI. Zakres pierwszej mobilizacji obejmuje wykonanie podbudowy bitumicznej oraz warstwy wiążącej w ciągu drogi 501A. W ciągu tej drogi zostanie wybudowany nowy układ drogowy wraz z dwoma obiektami mostowymi. Mosty te będą obracane naprzemiennie, tak aby umożliwić ciągły, nieprzerywany ruch drogowy. Obecnie znajdujemy się po stronie wschodniej kanału żeglugowego. Ułożona została dzisiaj warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P grubości 7 cm. Jak widzicie, nawierzchnia została skopiona w celu utrzymania szczepności międzywarstwowej. W dalszej kolejności będzie układana warstwa wiążąca grubości 5 cm. W układaniu mieszanek mineralno-asfaltowych ważna jest też technologia ich zagęszczania. Dzięki odpowiedniej pracy walców i ich układowi możemy uzyskać odpowiednie zagęszczenia mieszanki, tak żeby cała droga miała właściwą nośność. Budowę przekopu Mierzei rozpoczęliśmy od usunięcia kolizji z sieciami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi. W tym celu wykonaliśmy dwa przewierty sterowane, jeden na części południowej, a drugi na części północnej. Najdłuższy przewiert miał ponad 300 metrów długości, a jego najgłębszy punkt był 20 metrów pod poziomem morza. W tym momencie prowadzimy prace związane z budową sieci kablowych, zasilających i oświetleniowych. Zgodnie z projektem powinniśmy ich wybudować około 30 km. Wykonaliśmy połowę zakresu, czyli 15 km kabli. Jednocześnie budujemy również budynek kapitanatu, w którym są przeróżne instalacje elektryczne. Aktualnie montujemy instalację odgromową na elewacji budynku. W tym samym momencie postawiliśmy również stację transformatorową i podłączamy wszystkie odbiory oraz zasilanie ze złącza kablowego. Do obrotu mostu, który znajduje się za mną, niezbędna jest moc około 100 kW. Jest to moc, którą używamy nie tylko do obrotu mostów, ale również do zasilenia wszystkich odbiorów, które znajdują się w podporze.